Witajcie na kanale dzieciaki testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję gry od Fox Games czarujące kotki. Gra przeznaczona jest dla dwóch do czterech graczy w wieku 7. Tak wygląda przygotowany obszar do gry w kotki. Każdy gracz bierze wybiera sobie kartę kota. Bierze w tym samym kolorze znacznik, którego będzie używał do zaznaczania akcji na karcie. Losujemy po jednej karcie celu, nie pokazujemy tych kart innym graczom, ale oczywiście zapoznajemy się z kartą. Ja mam na przykład otrzymujesz plus jeden punkt za każdą kartę kompana w Twoim obszarze, jeśli wszystkie klątwy zostaną pokonane. Rozkładamy sobie przed sobą rozdziały. Każdy oczywiście bierze. Zestaw trzech rozdziałów w swoim kolorze, ja mam niebieskie. Tutaj gracz ma fioletowe, odkryte rozdział 1, rozdział 2, zakryty rozdział 3. Losujemy po dwie karty składników i kładziemy je przy rozdziałach. Rozdział pierwszy, jedna karta, rozdział drugi, druga karta. Robimy to przed rozpoczęciem gry, bowiem później wtasowujemy w stos składników dodatkowe karty. Tutaj, jak widzicie, mamy Karty kota zamętu. Nowa zasada: tutaj są karty klątw, po dwie karty z każdego stopnia trudności, one są potasowane. No i tak samo mamy tutaj duże rozdziały: rozdział 1, rozdział 2 i zakryty rozdział 3. Przy pierwszym losowo wybrana karta klątwy, i przy drugim tak samo. Rozpoczynamy grę. Gracz bierze kartę z zakrytego stosu i kładzie ją przy którymś ze swoich rozdziałów. Każda karta klątwy, zobaczcie, ma tutaj, Jakie potrzebujemy składniki, aby daną klątwę pokonać? Dodatkowo z tą kartą otrzymamy na koniec gry dodatkowy punkt za każdą kartę zwoju w naszym obszarze gry. Tutaj, jak widzicie, każdy gracz ma swoje obszary. Gracz fioletowy, tutaj jestem ja i tam jeszcze jest gracz różowy. Teraz chyba lepiej wszystkich tutaj razem obejmujecie wzrokiem. Także biorę kartę, kładę ją przy którymś z rozdziałów i oznaczam, Jeden z, jedną z czterech akcji na mojej karcie mogę wykonać akcję przywołaj, czyli wziąć dodatkową kartę z zakrytego stosu i wtedy jeszcze raz muszę rozegrać tutaj na mojej planszy akcję. Mogę wykonać akcję przesuń, czyli jedną kartę przekazuję innemu graczowi, kładę przy którymś z jego rozdziałów. Mogę odrzucić dwie karty lub zamienić miejscami dwie karty, nie tylko w moim obszarze, ale również pomiędzy innymi graczami. Może wykorzystam przywołanie, wezmę jeszcze jedną kartę, jest to eliksir, no i niestety nie jest mi on potrzebny, więc odrzucę dwie karty na stos kart odrzuconych. I teraz następny gracz bierze kartę, i ma zwój, i nic mu to teraz nie da. Także położy sobie ten zwój gdzieś tutaj obok siebie. Gra ma nutkę negatywnej interakcji, ponieważ wszyscy dobrze widzimy, jakie potrzebne są składniki, aby daną klątwę pokonać i możemy te nam niepotrzebne podrzucać innym graczom, bowiem, jeżeli chcemy pokonać klątwę z rozdziału drugiego, musimy mieć cztery takie składniki. Składniki przy swoim rozdziale drugim. Każda nadprogramowa karta w danym rozdziale to jest minus jeden punkt na koniec gry. Także możemy naszym współgraczom troszeczkę tę grę komplikować, utrudniać, podrzucając im niepotrzebne do danych klątw karty. I ja chyba wykonam właśnie akcję przesunięcia karty do pola, innego gracza. Gdy zielony gracz wykona rundę, znowu biorę kartę, dokładam ją do rozdziału i zastanawiam się, co chcę teraz zrobić. Może wykonam przywołanie, wezmę jeszcze jedną kartę. O, mam już trzy karty, jeszcze jeden kompan i będę mogła. Pokonać tę klątwę, ale mam przy tym kartę, która jest niepotrzebna i będzie minusowym punktem, dlatego przesunę ją do obszaru innego gracza. Proszę bardzo, różowy do ciebie wędruje. Zwój, co prawda, zwój jest później potrzebny w moim obszarze gry, żeby zdobyć dodatkowe punkty, ale na razie jeszcze w ogóle się tym nie przejmuję. Różowy, Fioletowy. I znowu przyszła moja kolej. Biorę kartę z zakrytego stosu. O rany, zobaczcie, co się trafiło. Mam kompana. Mogę pokonać klątwę. Zabieram karty, które użyte zostały do pokonania klątwy. Klątwa wędruje do mojego obszaru gry. Karty odrzucam. Jeżeli miałabym tutaj jeszcze dodatkowo kartę i odrzuciłabym te, które są potrzebne do Pokonania klątwy. Tę również zabieram, ale kładę ją razem tutaj z klątwą, bo to będzie minusowy punkt na koniec gry. Odkrywamy nową klątwę, i teraz kolej gracza różowego. W talii mamy wtasowany rozdział trzeci, kotka. Kod zamętu, rozdział trzeci. Jeżeli któryś z graczy go weźmie, odkrywamy trzeci rozdział, kładziemy tutaj przy nim klątwę. Tak samo odkrywamy w naszych obszarach gry rozdział trzeci i możemy zacząć pokonywać również tę klątwę. Pod koniec talii jest wtasowana karta Profesor Pazurek. Przyłapani, zobaczcie. Jeżeli któryś z graczy odkryje tę kartę, momentalnie Kończymy grę. Przy odkryciu kota z rozdziałem 3 możemy również wprowadzić nową zasadę, jednak są to zasady zaawansowane, nie musimy z nich korzystać w podstawowej wersji gry. Mamy tutaj jeszcze więcej zasad do gry zaawansowanej i jeśli opanujecie grę w czarujące kotki na poziomie podstawowym, to zachęcam Was do rozszerzenia rozgrywki o te bardziej, można powiedzieć, komplikujące grę, zasady, czarujące kotki są, no, czarujące. Jest to bardzo przyjemna rodzinna gra, a więcej o niej przeczytacie na blogu w opisie do filmu. Jest link koniecznie tam. Zajrzyjcie.